pierwszym z dwóch labiryntów, które mogą nas spotkać po drodze do Azraela, musimy niszczyć wrota potępienia po kolei, aż dotrzemy do żółwiej skały. W kolejności takiej, jak jest to pokazane na mapce, mamy dwie początkowe możliwe drogi, żółta i czerwona, zaznaczone na mapce. Później wzdłuż tej pomarańczowej zwyczajnie trafiamy do żółwiej skały. Bardzo prosta droga, tam. Jeśli mamy znaleźć drogę, to najpierw tak, zaczynamy od początku. Mamy kształt, który? Mamy kształt ten, takiego jakby, można powiedzieć, Y, można powiedzieć H. Dobra, po prostu małe H. Więc przechodzimy na wprost i patrzymy, gdzie nas przeniosło. Przeniosło nas w miejsce... w lewo i dalej w lewo mamy, to będzie z takim zawinięciem, jakbyśmy pojechali tak, na przykład mapka, która pasuje, o, może to, chwila, nie, prosto mogło nas przenieść w różne... O właśnie, prosto mogło nas w różne miejsca przenieść. O właśnie, tutaj. Stąd, tu. Skręciliśmy w lewo i pojechaliśmy prosto. Tu mamy możliwość taką i taką. I to prawdopodobnie ta mapka będzie się zgadzała, ale zaraz się upewnimy. W ten sposób to działa. Porównujemy po prostu mapki po terenie. Stąd tepło nas na skrzyżowanie. Tak, zgadza się. To jest ta mapka. Mapka numer 2, bo jest po kolei. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak więc... Teraz jesteśmy tutaj, tu gdzieś pokazaliśmy. No. Więc jakbyśmy stali tak, to tam jest ta góra. Z góry musimy skręcić tak. I teraz jesteśmy w miejscu... Stąd powinno nas przenieść tutaj, tak? No i nawet kształt może się zgadzać, patrząc na to, rzeczywiście. Więc przechodzimy tutaj, w ten odrostek. I z tego odrostku przenieśliśmy się na podwójne skrzyżowanie. Podwójne skrzyżowanie, tak, zgadza się. Lecimy prosto i odwracając mapkę, to jest prawo. Tu już jesteśmy. Chwilka. Lewo to było, przepraszam. Zobaczymy teraz, czy wróci nas w to samo miejsce tylko. K
Kurczę, i właśnie to jest ten błąd, tylko jak ktoś nie tu wejdzie przez pomyłkę i się namota. O, dobrze, jesteśmy tutaj, więc wchodziliśmy tutaj, tak, dobrze. Potem szliśmy tutaj, tak, okej. Tu jest prawo właśnie, lewo to prawo to lewo, bo jest na odwrót. I wtedy wchodziliśmy tutaj, tak. A następnie jest podwójne skrzyżowanie, czyli drugie lewo, przepraszam, bo powiedziałem wcześniej prawo i się zagubiłem. Teraz będziemy już w sumie na którym miejscu? A, właśnie tu. Moment, drugie skrzyżowanie nas przeniosło w to miejsce, z którego... A, musimy wejść w ten sam teleport, z którego się pokazaliśmy. Tak, i jesteśmy właśnie ku celu. Oj, przelagowało troszkę. Obciążyło mi kompa, bym musiał od nowa włączyć. Dobrze. No i rzeczywiście mamy runiczny pal, przechodzimy wyżej. I to była cała tajemnica tak naprawdę, jak nie błądzić w Azraelu. Nic trudnego, może dla kogoś będzie trudne, nie wiem, to zależy. Jak to komu pasuje. Zwyczajnie... Wiele osób no, nie zna tej drogi, ja osobiście znałem chyba tylko jedną, może dwie, nie wiem, na pewno jedną inną osobę, która potrafiła korzystać z tych mapek. Tak więc mam nadzieję, że ten poradnik się do czegoś przyda. I co, trzymajcie się, cześć!